Cześć, dzień dobry. Andrzej Barci i kolejna Ptakofonia. 19.30 wybiła. Słyszymy się dzisiaj w wyjątkowych okolicznościach, bo pierwszy raz na żywo i pierwszy raz na żywo są również ze mną goście. A rozmawiać będziemy dzisiaj o tak zwanym Tygodniu dla Ziemi, który odbędzie się w dniach 21-26 marca i organizują to wydarzenie Wydziałowe Rady Samorządu Studentów Wydziału Biologii. Wydział Biologii Biofizyki i Biotechnologii. No i w związku z tym są ze mną dzisiaj Karolina Piasecka i Weronika Chudzik, przedstawicielki studentów Rady Wydziału Biologii UJ. Cześć dziewczyny. Cześć. Cześć. To nowy projekt, 6 dni atrakcji, między innymi będą warsztaty, prelekcje, targi, będzie też zabawa i to nie ma w dosłownym znaczeniu, bo również pojawi się muzyka, ale do tego dojdziemy spokojnie. I na początek pytanie do Was. Czego dotyczy to wydarzenie i jaki właściwie jest cel? No to cel naszego wydarzenia jest głównie taki, żebyśmy zwrócili uwagę po prostu młodym osobom, głównie młodzieży licealnej i studentom na problemy otaczającego nas świata, bo powiedzmy sobie szczerze, to są jedne z najważniejszych obecnie problemów, z którymi się stykamy, więc stąd też taki pomysł, żeby zrobić ten projekt. Tak. Uświadomienie problemów klimatycznych, ale to też zachęta do prowadzenia bardziej świadomego stylu życia. Tak, tak. Tak. Mamy wydarzenia, przez które chcemy zwrócić uwagę na to, żeby ludzie świadomiej podchodzili do swojego życia bardziej odpowiedzialnie, żeby zwracali uwagę na to, że można coś zrobić zdecydowanie lepiej w skutkach dla środowiska, tak, niż tak. Po prostu wygodniej. Bo też niektóre rzeczy nie wymagają wielkiego wysiłku, a mogą pomóc naszej planecie, więc to też jest jeden z głównych celów naszego projektu. No właśnie, zrobić coś dla środowiska, ale też dla ludzi tak naprawdę, dla nas samych. No dobrze, a skąd właściwie wziął się pomysł tego wydarzenia? No to pomysł w sumie zrodził się wśród studentek właśnie Wydziału Biologii i tak naprawdę zauważyłyśmy, że samorząd studentów organizuje bardzo wiele różnych takich wydarzeń integracyjnych, rozrywkowych, natomiast bardzo mało na razie zwracamy uwagę właśnie na te problemy klimatyczne. No i jako właśnie Wydział Biologii stwierdziłyśmy, że no jest to bardzo istotny temat. Stąd właśnie pomysł, żeby w ogóle czymś takim się zainteresować. Ten termin też jest nieprzypadkowy, ponieważ tu się wiąże z wieloma międzynarodowymi dniami. I w sumie cały ten harmonogram naszego wydarzenia budowałyśmy właśnie na podstawie tych dni, które właśnie na całym świecie są obchodzone. No a jakie to dni? Na przykład 21 marca w poniedziałek, co wtedy mamy? Mamy Międzynarodowy Dzień Lasów i właśnie dlatego tego pierwszego dnia się skupiamy na tematyce leśnej. Tak, do szczegółowego programu zaraz wrócimy. Jakie jeszcze dni tutaj chcieliście uczcić? Kolejnego dnia, właśnie 22 marca, mamy Dzień Wody, o którym myślę, że mało osób wie. I właśnie dzięki temu wydarzeniu też chcemy pokazywać ludziom, że właśnie takie dni też się obchodzi. No i naszą ostatnią tak naprawdę atrakcją będzie impreza, która się opiera na Godzinie dla Ziemi, która jest znana myślę, że każdemu na całym świecie. I właśnie też chcemy się włączyć do tej akcji naszym wydarzeniom. No to będzie taka wisienka na torcie, ale do tego jeszcze dzisiaj wrócimy. Właśnie ta Godzina dla Ziemi. No dobrze, to przejdźmy może do tego planu na tydzień, takiego rozkładu jazdy. Jednak najpierw chciałem zwrócić uwagę, że warsztaty, które się będą odbywać w ramach tego tygodnia, są adresowane wyłącznie dla studentów, po kilkanaście osób. Natomiast prelekcje już, z tego co ja się doczytałem, to już chyba dla wszystkich. Jest otwarte, są po prostu prelekcje. Tak, zapraszamy właśnie młodzież licealną, studentów, no i ogólnie wszystkich chętnych, którzy chcieliby posłuchać, bo uważamy, że prelekcje powinny być dostępne dla wszystkich, żeby każdy mógł się dowiedzieć czegoś nowego. A widzę, że tutaj miejsca są przeróżne, bo jest i Wydział Biologii, sala Wydziału Biologii, czyli tutaj na Ruczaju, będzie też sala Auditorium Maximum, czy Tauron Arena. No dobrze, to co w poniedziałek, co pierwszego dnia właśnie w Dzień Lasu? Przygotowaliśmy warsztaty stworzenia swojego własnego mini ekosystemu w słoiku, tworzenie lasu w słoiku.
więc mamy parę takich warsztatów. Mamy spacer edukacyjny, który zostanie przeprowadzony przez Symbiozę Centrum Edukacyjne. To jest z Zarządu Zieleni Miejskiej, ponieważ są naszymi... Tak, dokładnie. Są naszymi patronami, więc bardzo cieszymy się, że włączyli się w tą akcję. Przygotowaliśmy też warsztaty szczerpania papieru, więc uczestnicy będą mogli przygotować swój własny papier i dowiedzieć się, jak go przygotowywać w domu, czego się używa i że to faktycznie nie jest takie ciężkie, a niekoniecznie będą musieli używać tony nowych kartek, żeby zapisywać jakieś notatki i jakieś informacje. No i oczywiście na koniec całego dnia będziemy mieli właśnie panel dyskusyjny, na którym mamy dwóch prelegentów, którzy nam opowiedzą właśnie o lasach i ogólnie o tym, jak włączyć się w inicjatywy takie związane ze środowiskiem, że to wcale nie jest takie trudne i to będzie właśnie na wprowadzenie na początek całego tygodnia, tak. Więc... Pojawia się tu ciekawe sformułowanie deforestacja, no nie trudno się domyślić, że chodzi o wylesianie po prostu, tak? Tak, dokładnie. Będzie właśnie mówione, jakie skutki ma deforestacja i dlaczego ona jest zła, bo też nie każdy sobie zdaje z tego sprawę i też niektórzy mają takie, no przecież potrzebne jest nam drewno, skądś musimy je brać. A to wcale nie jest takie proste i to nie tylko skupia się na nas, tak, że my potrzebujemy drewna, bo na tym cierpi cała masa innych stworzeń. Dokładnie. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy i przejdziemy do kolejnych dni. Teraz jednak Perfekt i Raz po Raz, czyli właśnie o tym, no już 10 lat temu, 12 lat temu już śpiewał Grzegorz Markowski właśnie o zmianach klimatycznych, ale to jego piórem pisane. Wiecie co? Perfekt będzie grał do 42, ja to 41 nawet, także... Możemy nawet się troszkę dać w szczegóły. Ale szacunek, bo to jest duże przedsięwzięcie, naprawdę. Kto wam pomaga? Czy po prostu to same umawiacie tych sponsorów? Taura Arena, nie wiem, to mnie najbardziej fascynuje. Nie mamy czwórkę osób, która nad tym pracuje, czyli my dwie i jeszcze dwie nasze koleżanki z samorządu. Więc jest nasz czwórka, która głównie trzyma pieczę nad całym projektem. Przechodzimy do wtorku, czyli do dnia wody. I co wtedy? Tak, jakby ten dzień ma bardzo podobny rozkład do tego pierwszego. Przygotowaliśmy warsztaty stworzenia naturalnych kosmetyków i warsztaty z chemii domowej. Zwłaszcza z chemii domowej są ważne, ponieważ chemia, której używamy w domu, jest często szkodliwa dla środowiska, a nie każda osoba o tym wie, nie każda osoba zdaje sobie z tego sprawę. I to też jest takie pokazanie, że można coś zrobić samemu z naturalnych produktów, i które będą nieszkodliwe dla środowiska, będą dla niego przyjazne. Bo warto pamiętać, że chemia też może być naturalna. Tak. Bo chemia się kojarzy tak właśnie, że to sztuczne, że chemia mamy, chemię w różnego rodzaju fast foodach, w batonach i tak dalej. No, ale jednak środki czyszczące też mogą być naturalne. Tak, oczywiście. Więc... Ja tu patrzę na listę, co będzie przyrządzone wraz z prowadzącą z bloga Ograniczam się. Dokładnie. Domowa pasta do czyszczenia łazienki, płyn do mycia szyb, proszek do mycia prania, do robienia prania, do płukania prania i pasta do zębów. No ciekawe rzeczy. Dokładnie. To wszystko końcowo znajduje się w ściekach, które, no powiedzmy sobie szczerze, no nie zawsze trafiają tam, gdzie powinny, więc zwłaszcza w takich gospodarstwach domowych nie trafiają tam, gdzie powinny, trafiają do rowów, które no nie mają żadnego odprowadzenia w odpowiednie miejsca, więc uważamy, że zwrócenie uwagi na taką chemię domową jest ważne. Stąd właśnie te warsztaty. No właśnie przeprowadza nam je właścicielka bloga Ograniczam się, która jest również prelegentką na naszym drugim panelu dyskusyjnym. I będzie tam, ogólnie mamy ten drugi panel dyskusyjny o wodzie. Mamy dwóch prelegentów, tak samo jak przy pierwszym dniu. I ogólnie będziemy zwracać uwagę na problemy rzek i na zanieczyszczenia mikroplastikiem w ekosystemach wodnych.
Tak, to we wtorek w godzinach wieczornych już prelekcja. I później środa, dzień zapylaczy. Czyli po prostu zapylaczy, czyli kto? Tutaj głównie się skupimy na pszczołach, ale oczywiście też nie możemy zapominać o innych owadach zapylających. Naszym głównym wydarzeniem tego dnia będzie prelekcja, a później warsztaty prowadzone przez profesor z naszego wydziału. Prelekcja będzie oczywiście otwarta, jak wszystkie prelekcje, dla każdego zainteresowanego. Na Wydziale Biologii. Tak, dokładnie. Tak. Ta prelekcja odbędzie się u nas na Ruczaju na Wydziale Biologii. No i oczywiście pani profesor będzie zwracała uwagę właśnie na znaczenie zapylaczy i to, jak te małe owady są ważne w naszym życiu, ponieważ może ich nie do końca zauważamy je i nie do końca je doceniamy, jak bardzo dużą rolę pełnią w naszym życiu. Dodatkowo jeszcze tego dnia zaplanowałyśmy warsztaty zrobienia świec sojowych. Tak. I to też, tak jak wszystkie warsztaty, skierowane są dla naszych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dokładnie. Tutaj jeszcze chcę nadmienić, że do niektórych prelekcji poniedziałek, wtorek wymagane jest pobranie wejściówek. Natomiast Wydział Biologii tutaj w środę, no to już brak zapisów z tego, co widziałem. Tak, dokładnie. Tu jest wstęp wolny, zapraszamy wszystkich. Tak. Oczywiście te wejściówki na poniedziałkowy i wtorkowy panel również są darmowe. To są kwestie po prostu bezpieczeństwa, covidowe jeszcze, żebyśmy miały listę uczestników. Dodatkowo tak. Jeszcze w środę warto wspomnieć, że po tej prelekcji o owadach zapylających odbędą się jeszcze warsztaty, gdzie studenci będą mogli przygotować swoje własne domki dla owadów zapylających. Tak. Ja osobiście jestem fanką owadów zapylających, więc są to bardzo mi bliskie warsztaty, więc serdecznie zapraszam na nie. Tak, a po uczestniczeniu w takich warsztatach, no każdy będzie mógł sobie zabrać swój domek ze sobą, zwłaszcza jeżeli ktoś ma ogród albo jakąś powierzchnię, na której stwierdzi, że może postawić ten domek i że może stworzy w ten sposób miejsce dla tych właśnie naszych pszczół samotnych, to jak najbardziej będzie mógł go wziąć ze sobą, to co zbudował i postawić, gdzie będzie chciał. Czyli trzmiele też ewentualnie mogą zamieszkać w takim domku, czy raczej pszczoły? Taki domek jest zbudowany specjalnie dla pszczół samotnych. One mają taki bardzo charakterystyczny, specyficzny sposób budowania takich domków, ale o tym więcej powie pani profesor na właśnie tej prelekcji o owadach zapylających. 24 marca to już czwartek i wtedy dzień wege, tak? Dokładnie. Przygotowaliśmy dla studentów warsztaty z kuchni wegańskiej i wegetariańskiej. Jeszcze przed tymi warsztatami będzie pokaz z wykładem na temat diety, całej diety wegańskiej, wegetariańskiej, więc tutaj ten dzień po prostu skupia się na tym, na uświadomieniu ludzi, na czym polega ta dieta, bo po prostu też nie każdy ma odpowiednie podejście do tej diety, do wegańskiej, do wegetariańskiej i są takie głosy, że jak można żyć bez mięsa? No owszem, można. I ten dzień właśnie, przez ten dzień chcemy pokazać, że to też jest w jakiś sposób wpłynięcie na nasze środowisko i to też jest takie bardziej świadome życie. A wiedzę tu pyszności będą, bo pulpety z czarnej soczewicy, do tego białe warzywa, oliwa truflowa, co tam jeszcze? Wegańskie ciastko truflowe. Ciekawe rzeczy, naprawdę. Tak, dokładnie. Tym bardziej, że osobiście uważam, że gdyby się przygotowało takie dania i podało je prawdziwym mięsożercom, niekoniecznie mogliby rozpoznać, że to nie jest mięso. Ale oczywiście, ja jadłem pasztet sojowy, bardzo był dobry. Dokładnie. To też pewnie zależy od sporządzenia, natomiast tutaj prowadzącym będzie szef kuchni Zbigniew Sonik z Akademii Inspiracji Makro. Powinno być smacznie. Oczywiście, na pewno będzie. I kolejny dzień to piątek. Co wtedy piątek? Co wtedy przygotowałeś? Piątek to jest nasze
największe wydarzenie. Zapraszamy na nie wszystkich. Wszystkich mieszkańców Krakowa. Oczywiście, jeżeli ktoś chce z dalszych regionów przyjechać również. Jest to wydarzenie na Tauron Arenie. Wiem, że słucha nas też Podkarpacie, więc zapraszam. Będą to targi, targi ubraniowe. Zagościmy u nas wielu wystawców. Myślę, że będzie ponad 20 stoisk z przeróżnymi ubraniami. Wszystkie stoiska będą to ubrania z drugiej ręki lub marki odzieżowe, które charakteryzują się produkcją ekologiczną i etyczną, ponieważ no, o to chodzi w tym Tygodniu dla Ziemi, żeby pokazać ludziom, jak w prosty sposób możemy właśnie wpływać na środowisko naszymi codziennymi decyzjami, właśnie też tymi dotyczącymi tego, gdzie kupujemy ubrania. Dlatego zapraszamy wszystkich, żeby odwiedzili nas tego dnia na Tauron Arenie. Targi będą trwały przez cały dzień od 11 do godziny 20. Mhm. A oprócz tego w programie zaplanowaliśmy również prelekcje. Również odbędą się one na Tauron Arenie w jednej z sali konferencyjnych. Będą również przez prawie cały dzień zaprosiłyśmy wielu specjalistów z dziedziny ekologii, właśnie upcyclingu i diety roślinnej, tak więc zapraszamy. Tak. Pojawią się też jeszcze ludzie z Rzeszenia Pszczelarskiego, którzy opowiedzą nam też o tym, jak dbać o zapylaczy u nas w mieście, bo to też jest takie ważne. Więc tutaj jeszcze mamy takie tematy. Bardzo ciekawie to wszystko wygląda, a już na pewno sobota, bo wtedy jest Godzina dla Ziemi, o której wspominaliście, to 26 marca, tak? Tak, 26 marca. Mamy podzielone na dwie części. Po południu zaplanowaliśmy dla studentów grę terenową, która będzie sprawdzała ich wiedzę z zakresu ochrony środowiska. Pojawią się różne quizy. Uczestnicy będą chodzić od stacji do stacji i zbierać punkty. I to jest tak do popołudnia. Mamy zaplanowane. A zdradzicie, czy duże odległości będą? Trzeba będzie się nachodzić po Krakowie? Wszystkie to jest stacje, tajemnica? Wszystkie stacje są raczej w okolicach centrum. Ale kawałek trzeba będzie przejść. No, ale oczywiście też zapewnione są nagrody dla zwycięzców, więc tutaj zachęcamy, ponieważ będą do wygrania fajne roślinki. O. Dokładnie. Jedna ze stacji jest w Ogrodzie Botanicznym, więc tutaj też będzie możliwy wstęp do Ogrodu Botanicznego i pooglądania niektórych roślin, zwłaszcza tych szklarniowych, bo jednak powiedzmy sobie szczerze, jeszcze nie jest czas na te... No tak. Roślinki na zewnątrz. A może coś się obudzi, no bo już pogoda coraz bardziej słoneczna, ciepła. No dokładnie. Mają jeszcze 5 dni, nie, przepraszam, 2 tygodnie prawie te roślinki, także dokładnie, więc jak się pospieszą, to będzie dobrze. Dokładnie, może pojawią się tulipany, krokusy, właśnie. Więc to są takie rośliny, które mogą się pojawić i które już mogą być. Drugą rzeczą przygotowaną na ten dzień jest impreza z planszówkami, która zaczyna się o 20:00 i ona jest właśnie połączona z tą ogólnoświatową akcją Godzina dla Ziemi. O godzinie 20:00, która trwa od godziny 20:30 do 21:30. Tak. Zgasimy po prostu światło w lokalu, w którym będzie odbywać się impreza. No i zaświecimy świeczki. I mamy nadzieję, że faktycznie to też pokaże, że zwróci uwagę na problem wykorzystywania energii, bo jednak to też jest duży problem, zwłaszcza u nas w Polsce. Ale brak prądu nie przeszkadza temu, żeby umilić to spotkanie muzyką. Dokładnie. Bo jak wyczytałem, ma być też gitara i jakiś taki klimat właśnie zrobić. Więcej szczegółów, a także zapisy, linki do zapisów znajdziecie w profilach facebookowych
WRSS Wydziału Biologii, a także samorządu UJ, gdzie zapraszamy serdecznie. Dziękuję Wam bardzo dzisiaj, że przyszłyście do studia, poopowiadałyście o tym wydarzeniu. Naszymi gośćmi były przedstawicielki studentów Rady Wydziału Biologii UJ, Karolina Piosecka i Weronika Chudzik. Dziękujemy bardzo. No brawo. Dzięki. To my dziękujemy, że mogliśmy przyjść. Tak. W sumie się nie spodziewałyśmy, że będziemy mogły. Napisałyśmy, ale...